Słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i za chwilę pewnie Lublinie i na www.net.fm. A teraz najważniejsza, a na pewno najmądrzejsza rozmowa w poranku Wnet, bo profesor w naszym studiu, profesor Waldemar Kontarski, prawnik, adwokat. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No dobrze, dużośmy rozmawiali z panem posłem Halickim, bo nie z decydentem o tym, co się dzieje w Brukseli. Pan poseł Halicki mówi, to jest błąd techniczny, tam nie ma polityki w tym, że chcą nam zabrać pieniądze. Tam jest błąd proceduralny. A profesor jak na to patrzy? No ja patrzę jak prawnik, czyli posługując się prawem unijnym, powiem, że jest naruszana praworządność, ale ze strony Komisji Europejskiej. Mam przed sobą artykuł 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lutego 2021 roku ustanawiającego instrument na rzecz odbudowy. I tam w ustępie pierwszym czytamy, że komisja ocenia plan odbudowy w terminie 2 miesięcy. Owszem, można ten termin wydłużyć, ale po uzgodnieniu z Polską. Termin minął 1 sierpnia. Dzisiaj mamy później niż 1 sierpnia, miesiąc później. I 2 dni. Dalej, w ustępie 5 tego artykułu 19 czytamy, że w przypadku, gdy komisja negatywnie ocenia plan odbudowy, przekazuje należycie uzasadnioną ocenę w terminie określonym w ustępie 1. Czyli w jakim terminie? 2 miesięcy. Proste jak cepy. Jest naruszenie prawa? Jest naruszenie prawa. Komisarz wczoraj... A bo to się w ogóle stało wczoraj, bo wczoraj były 2 różne przekazy. Komisarz powiedział na konferencji jedno, a potem komisja jakby oficjalnie mówiła trochę co innego. Co to w ogóle było? Nie. Jak to wyglądało? Nie można powiedzieć, że negatywnie oceniła komisja planu odbudowy, czyli mówiąc potocznie, że komisja podjęła decyzję o odrzuceniu polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Komisja wstrzymała się z podejmowaniem decyzji. A brak decyzji oznacza to, że na przykład przedsiębiorca niemiecki może już korzystać z funduszu odbudowy, bo Niemcom zatwierdzili, a jak zatwierdzają, to od razu dają 13% zaliczki z tego należnego danemu państwu funduszu. Natomiast Polsce nie dali. Pod jakim pretekstem? Komisarz mówi, bo nie podjęli decyzji. Nie podjęli decyzji negatywnej, bo zaprzeczano, że jest decyzja negatywna. Nie. Decyzji nie ma. Komisarz powiedział, że komisja wstrzymuje się z podjęciem, z dokonaniem oceny. Czyli z podjęciem decyzji w formie nie oceny. Nie ma decyzji ani takiej, jest załamanie procedur, bo mija 2 miesiące, a komisja nie jest w stanie wydać stanowiska ani w jedną, ani w drugą stronę. Dokładnie o to chodzi. Ale jaki jest pretekst? Że u nas jest w Polsce spór o nadrzędność prawa krajowego nad unijnym. Ale zobaczmy, co się w Niemczech stało. W maju zeszłego roku Karlsruhe, Federalny Sąd Konstytucyjny, w dosłownym tłumaczeniu powiemy Federalny Trybunał Konstytucyjny, orzekł, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii, konkretny wyrok w sprawie eurobondów, euroobligacji, jest sprzeczny z niemiecką konstytucją. Czy pan redaktor u nas taki wyrok znajdzie? Nie. Ale może się pojawić. Ale nie ma wyroku, może. A tam już jest i plan odbudowy jest zatwierdzony, niemiecki. No, ale Berlin to nie Warszawa. No, ale bez przesady, no. Równych równo, nierównych nierówno. Musi być przesłanka różnicująca, obiektywna. To wiemy od IV wieku przed naszą erą, od Arystotelesa. No, nie wie tego, jak będzie Komisja Europejska. Może kiedyś się dowie, jakie kierunki, jakie możliwości działań ma Warszawa, żeby powiedzieć, że szanowna komisja, jest Arystoteles, są przesłanki, jest równość, nierówność, rozwiąże ten projekt. Gdzie jest ten superarbiter, panie profesorze? Warszawa się spóźniła. Na tej antenie po raz pierwszy powiedziałem i tu byłem pierwszy, nikt inny wcześniej nie mówił, że ratyfikować decyzję tak zwaną o zasobach własnych uruchamiającą Fundusz Odbudowy, unijną decyzję, która podlega ratyfikacji w państwach członkowskich, w rozmowie tu na tej antenie po raz pierwszy powiedziałem, trzeba
warunkowo. Trzeba się zabezpieczyć przed tym, co się stanie. Mówiłem, że to się stanie. To, co moi przeciwnicy mówili, że wszystkie kraje przez aklamację, że to jest takie dobro samo w sobie, że ja nie chcę pieniędzy dla Polski, że jestem wrogiem Polski. Można było wtedy, można było zaproponować, żeby ten fundusz odbudowy był w formie umowy międzyrządowej, tak jak pakt fiskalny z 12 roku i wtedy komisja by tylko na polecenie państw członkowskich dzieliła, czyli rządziłyby państwa członkowskie, a nie komisja. Ale wtedy było dążenie i Polska to poparła do podniesienia rangi Unii Europejskiej, jak rozumiem. Tak, czyli władzy komisji nad Polską, tylko ta władza jest w tej chwili bezprawna, bo może pan redaktor mnie zapyta, jak długo będzie komisja czekała. Zapytam. Panie profesorze, jak długo komisja będzie czekała? Panie redaktorze, odpowiadam. Aż Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok ze skargi polskiej na rozporządzenie o funduszach za praworządność, a wtedy będzie można uruchomić procedurę wstrzymania wypłaty w oparciu o to rozporządzenie. Ale to będą miesiące, a nie tygodnie. Jesieni, na jesieni, późną jesień. To może być grudzień, to może być listopad, nie wiem. A Polska nie będzie miała, w przeciwieństwie do innych większości państw członkowskich Unii, tych pieniędzy. Polski przedsiębiorca będzie w gorszej sytuacji, bo nie będzie miał dostępu do taniego pieniądza, a będzie konkurował na tym samym rynku z niemieckim, powiedzmy, czy z czeskim przedsiębiorcą, którzy już korzystają z dobrodziejstwa Funduszu Odbudowy, panie redaktorze. Czyli koniec końców jesteśmy ugotowani. No, skarga na bezczynność komisji przysługuje, ale to trzeba wiedzieć, jak to zrobić jeszcze. A polski rząd to wie? No, po prostu trzeba usiąść, napisać odpowiednie pismo procesowe, ale trzeba pójść z tym do Trybunału. Trzeba się wziąć za robotę, panie redaktorze. I trzeba to obronić przed Trybunałem, co nie jest proste. Sam 19 listopada, gdy wydawano wyrok 19 roku w sprawie KRS-u, gdzie wielu wieszczyło, że KRS zostanie zdelegalizowany, Izba Dyscyplinarna na podstawie tego wyroku, doprowadziłem do tego, że nic takiego nie nastąpiło, ale wysłałem, nie wiem, ze 100 stron maszynopisu rozmaitych pism procesowych. Ale panie profesorze, to jest tak, że jeżeli mamy jeden proces w Trybunale, a teraz złożymy skargę, to ten jesienny przyjdzie pierwszy, ten o pieniądze za praworządność będzie pierwszy, zanim w ogóle Trybunał rozpatrzy naszą skargę, tak może być? Tak, panie redaktorze, to jest ta frustracja prawnika. Jako prosty adwokat chcę panu przyznać rację. Że tu chodzi o czas, o szybkość, o refleks. O pieniądze chodzi. Również. I o władzę, i czy Unia już jest federacją, a godząc się na, ratyfikując decyzję o zasobach własnych, dokonaliśmy niestety transferu suwerenności, czyli przekazaliśmy władzę państwową na rzecz Unii w zakresie tutaj dzielenia tych funduszy unijnych, a mogliśmy to zrobić w formie umowy międzyrządowej i wtedy my byśmy mówili komisji, co ma robić komisja, by pełniła funkcję pomocniczą. Przypomnijmy, tak Unia zareagowała w strefie euro po kryzysie z 2008 roku w umowie międzyrządowej znanej jako pakt fiskalny. Polecam, wystarczy wejść do internetu, 2012 marzec. Wczoraj, 2 września roku 2020, Warszawa i Polacy się zorientowali w części przynajmniej, że mamy do czynienia z Federacją Europejską. Na swój sposób, tak, literatura niemiecka, ta naukowa, nazywa to niewysłowioną federacją. Ładna konstrukcja, prawda? Niewysłowiona federacja i ona pokazała swoją moc wczoraj? Tak, wczoraj objawiła się, bo do tej pory miękko nas blokowano. Węgrów na twardo zablokowano, ale tam były przesłanki obiektywne. Korupcja i ustawa o zamówieniach publicznych sprzyjających korupcji. Polska ma wskaźnik korupcji według danych unijnych, mniejszy niż we Włoszech. A Włochy były członkiem założycielem Protoplasty, wspólnoty węgla i stali. I oni mają większy problem z korupcją. Czy im z tego powodu wstrzymano fundusz odbudowy? Nie, już dostali 13%. Już dostali zaliczki. Też, panie profesorze, jedną, nie tylko jedną, ale jedną na pewno rzecz wyjaśnijmy. Prokuratura Europejska, bo to jest jakiś taki kamień filozoficzny dla Platformy, że Polska musiała tam być. Gdyby już tam była, to byłoby samo dobro. O co chodzi w tym projekcie Prokuratury Europejskiej? Komisja postawiła warunek Węgrom, że jak nie przystąpią do Prokuratury Europejskiej, to nie da im funduszu odbudowy ze względu na korupcję. Polsce takiego warunku Komisja Europejska nie postawiła. Prokuratura Europejska jest to wzmocniona współpraca państw unijnych. Traktat mówi, że nikt nie może być przymuszony
z państw członkowskich. Jeśli grono państw członkowskich chce tworzyć prokuraturę europejską, proszę cię bardzo. Ale naruszaniem traktatu byłoby bezpodstawne nakładanie sankcji tutaj finansowych poprzez bezczynność komisji, chyba że są przesłanki obiektywne. Jak mielibyśmy korupcję taką i defraudację funduszy unijnych jak na Węgrzech, no to to miałoby jakiś sens. Ale komisja nie stawia tego warunku. Od razu chcę powiedzieć, uspokoić, że na szczęście tak władza federacyjna Komisji Europejskiej nie poszła daleko w praktyce. No dobrze, ale po co Komisji Europejskiej ta prokuratura? Po co polskiej opozycji ta prokuratura? Dlaczego to jest tak ważne, że się pojawia dziś w tle? Oczywiście nie jest pierwszy, na pierwszych znakach gazet wielu z państwa, że nie słyszała o tym, że jest taka prokuratura, że trzeba do niej wstąpić, ale opozycja jakby na to bardzo naciska. Dlaczego? No bo wtedy te fundusze byłyby pod kontrolą nie tylko naszych organów ścigania, ale unijnego organu ścigania. Ale u nas, co chodzi o fundusze, nie ma jakie co... Jakie to daje władztwo Brukseli? To jakieś dodatkowe władztwo Brukseli? Dostęp do postępowań, tak. Prowadzenie postępowań tych przygotowawczych. To jest dalszy transfer suwerenności. Polska, gdy 1 maja 2004 przystępowała do Unii, transfer suwerenności ocenialiśmy na 80%. Co to znaczy? Że 80% prawa stanowionego w kraju przeszło w kompetencje instytucji unijnych. Po Lizbonie, po wejściu traktatu reformującego Unię, ten transfer się zwiększył. Po tym, jak weszło w życie rozporządzenie o funduszach za praworządność, które teraz czekamy na wyrok ze skargi polskiej, ten transfer suwerenności jeszcze się zwiększył. Po tym, jak Polska ratyfikowała bezwarunkowo, a mogła warunkowo ratyfikować decyzję o zasobach własnych Unii uruchamiającą unijny fundusz odbudowy, ten transfer suwerenności i jeszcze się zwiększył. I to właśnie niemieccy naukowcy, niemieccy prawnicy nazywają dynamiczną, postępującą, niewysłowioną federacją. Panie profesorze, to jest czas, kiedy trzeba zacząć myśleć o tym, że może układać swoje życie jako państwo poza Unią Europejską. Nie, absolutnie. Nas na to nie stać. Zapomnijmy o to. Unia jest grą interesów 27 państw członkowskich. Weźmy się za robotę uczestnictwa aktywnego w tej grze. Nie gadajmy głupot, że przez aklamację przyjmujemy, ratyfikujemy unijną decyzję. Ale skoro to już jest federacja, to już ja i pan profesor i nasz realizator i wszyscy słuchacze tracą istotną część swojej wolności obywatelskiej. Ale na rzecz czegoś, no nie no. Na rzecz czego? Na rzecz kogo? Na rzecz instytucji unijnych, a tam też nasi przedstawiciele mają być. Tylko pytanie... Mają być, czyli no, ich nie ma. Traktatowo są, ale pytanie, co robią, jak są aktywni, to wszystko od ludzi zależy. A w jaki sposób zależą ode mnie, jako od wyborcy, od obywatela? Od wyborcy, jako od obywatela, no zależy, że wybieramy sobie artykuł 4 Konstytucji, daje panu demokrację przedstawicielską, że wybiera pan władzę. Władza tak, krajową. Tak, niemiecki Trybunał Konstytucyjny to tak tłumaczy, ta władza ratyfikuje zmiany w prawie unijnym. Prawo unijne ma wtedy mandat demokratyczny, a jeśli Trybunał w Luksemburgu wychodzi poza ten mandat demokratyczny, to jest, kwestionuje podstawy demokracji. Tylko, że ja wybieram polityków, ja wybieram posłów, że decydują o paru procentach prawa, cała reszta przychodzi stamtąd. Ale jak na przykład co 7 lat jest ratyfikowana decyzja o zasobach własnych, to znowu to wraca na polskie podwórko, czyli za 7 lat będziemy czyli mieli okazję. Czyli raz na 7 lat staje się obywatelem przez pozostałe... Przy kwestiach finansowych tak. Przez pozostałe 6 lat i 364 dni jestem poddanym Brukseli. Nie wizja katastroficzna odpada. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala. To jest gra interesów. Jeśli my jesteśmy w tej grze pasywnej, to mamy. Niemcy nie tylko, że są bogaci, ale również dlatego, że byli protoplastą, mają, czyli tak jak Włochy uczestniczyły od początku, czy Francja, czy kraje Beneluxu, bo Szej założyło wspólnotę węgla i stali w latach 50. Oni potrafią również intelektualnie odnajdować się. To jest pytanie, jak my się intelektualnie w tej Unii odnajdujemy. To nie jest tylko tak, że
bogaty ma rację. Również biedny, a mądry w Unii ma rację. Ostatnie pytanie mocno po czasie, ale trudno, zadam je. Ale z drugiej strony mamy tych bogatych i tych protoplastów, którzy coraz bardziej przykleją Unię do siebie. Tam, gdzie im ona daje zyski, tam ją popierają, rozszerzają, a tam, gdzie tracą, przecież przepływ usług, tam Unię zawężają. To już nie jest Unia równych szans i wolnej gry, panie profesorze. Panie redaktorze, ale gdzie reakcja polskiego rządu na wczorajszą wypowiedź komisarza? Stanowcza reakcja resortu europejskiej dyplomacji. Delegowanych był silny, my jesteśmy za głupi, za mało europejscy, nie potrafimy się w posadach poruszać, ale bój był mocny, polski rząd walczył o pracowników delegowanych i przegrał. Ale jeszcze ja sądzę, że przed Trybunałem jeszcze w Luksemburgu jeszcze mamy szansę. Jak mówię, nie jest tak, że w Unii tylko pieniądz rządzi, potencjał demograficzny i większe państwo. Również w Unii rządzi intelekt. Sam tego próbowałem, gdy byłem pełnomocnikiem Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Być może rządzi prawo, które intelektem można rozgryźć, ale Komisja Europejska ma w nosie prawo, ma zapisane 2 miesiące na decyzję. 2 miesiące mijają, a ona decyzję nie podejmuje. I jakbym był pełnomocnikiem Polski, wczoraj bym zorganizował w Brukseli konferencję prasową, jak nieraz robiłem, chociaż do opinii publicznej się możemy odwołać, a tego nie zrobiliśmy wczoraj. Chociażby, ale teraz to robimy. Profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, był gościem Poranka Wnet. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. 9:03, czas na serwis informacyjny. Pewnie będzie trochę skrócony, a zaraz potem Tomasz Wybranowski i Studio Dublin.